Elo, elo, z tej strony Jolomen23, a dzisiaj jak widzicie i jeszcze więcej War Thundera, słuchajcie, polatamy sobie dzisiaj znowu Spitfire'ami, czemu by nie? Dobra, słuchajcie, Spitfire'ami tak naprawdę już latam, już to naprawdę wiecie, niedługo miał trzecią erę, ale tak czy siak jej nie będę używał, bo... Słuchajcie, wolę zostać na drugiej erze, tak naprawdę jeżeli chodzi już o samoloty brytyjskie, alianckie, zrobiłem to co chciałem, zrobiłem Spitfire, które chciałem, więc jeżeli chodzi o tak naprawdę nację i Anglii, aliantów, już zdobyłem wszystkie samoloty, które chcę, więc naprawdę teraz już latam tylko nimi dla fanów, więc no, dobra, polecimy sobie, MK2 B. No, potem z MK2 A polecimy, a potem zobaczymy jak będzie. Bo na tej mapie jeszcze nie latałem. Dobra. Halo, gro. O, już słyszę grę. Dobra. 20 stopni? Dobra, damy ponad 20 stopni. Początkowo zaczniemy od łepa. Dobra. Mamy tylko lekką stratę prędkości. Dobra. Oznaczenie dywizjonu 303, polska szachownica i można lecieć, nie? Dobra. Są tam jeszcze jakieś wrogie samoloty? Jeszcze nie widzę. Dobra, są, pojawiają się pierwsze. Tam jest już coś grubszego, widzę. Dobra. No i wzrost prędkości. Dobra. Ja już jestem nad wszystkimi samolotami. Junkers. Kurde, rzuciłbym się na Junkersa z wielką chęcią. Dobra, jesteśmy już ponad wszystko. Dobra. Wiecie co? Rzucę się na Junkersa. Chociaż tamten, chociaż tamta P47 mnie coś niepokoi za bardzo. O kurde. Dobra. To ten samolot będzie się starał osłaniać Junkersa, więc jeżeli miałbym się rzucić na Junkersa, to najpierw musiałbym się na niego rzucić. Ale dobra, zwiększymy sobie jeszcze trochę swój pułap. I zobaczymy, jak tutaj się rozwinie sytuacja z tym Junkersem. Chociaż wiecie co? Mamy większą prędkość teraz, jak będziemy schodzić. Więc zanim tamta P39 nas dogoni, to my już spokojnie się rzucimy na Junkersa. Dobra. Junkers 87, dobra, krótka seria powinna wystarczyć. Dobra, może dłuższa. Dobra, może full auto. Trafienie, pięknie. Już robi uniki. Trafienie krytyczne. Dobra, odlatujemy sobie od niego. Jak tam dalej żyje, dalej żyje. Dobra, samolot zniszczony, pięknie. Dobra. Teraz tylko gdzie jest tam ta P38? Utrata panowania. Dobra, trochę za bardzo przeszarżowałem teraz. Dobra, lecimy na B25 i jest. Jest tutaj. Dobra, chociaż w sumie on leci w innym kierunku, więc my mu nie będziemy przeszkadzać, on nam nie będzie przeszkadzał. I gdzieś zgubiłem B25. To mnie trochę niepokoi. Tak trochę bardzo. O, już do mnie nawalają. Z pelotek. O, jest B25. On leci w naszym kierunku. Tam jeszcze leci DRK, ale DRK już też leci w innym kierunku, więc zostajemy sam na sam z B25. Dobra. A wiesz, na nią rzucimy od boku, pewnie uszkodzimy jej jakoś nieźle silniki będzie. No, dobra, dostała ładnie. Zawracamy. Dobra, muszą się działkę przeładować. Dobra, on typu już się przełączył na działka z tyłu, więc teraz będzie miał lepszą celność. Ah, fuck! Kurde. Dobra, ale i tak go ładnie obiliśmy. Chociaż dalej jest sprawny do walki, tylko ma ten... Po prostu nieźle uszkodzone silniki. Dobra, bierzemy sobie MK2. Co prawda mamy jeszcze ponownie dwójkę, ale... Dobra. Trochę liptonowo teraz, ale dobra. Tamta B25 dalej tam sobie leci. Tutaj
A ten BF-109, to co on szponci tutaj? A, wiecie co? Rzuciłbym się tam na dół. Tak to już zrobię. Chociaż, czekajcie, tam jest IU. Dobra, trzeba osłonić nasze bombowce. O, fakt, dobra, to już nie jest ten IU, ten taki fajny IU. Ten taki dwupłatowiec, tylko to jest już myśliwiec, nie? Taki prawilny myśliwiec. Patrzcie, kurna, jak się już na naszych rzuca. Dobra, teraz się będziemy bawić w osłonę bombowców. O, fuck, ale ich zdjął. Ale go zdjął. Posłał tylko krótką serię pewnie po kabinie. O, biedny. Dobra, o fuck, tam jeszcze jest Wellington. Fuck, kurna, no. Dobra, niech ten Wellington, niech, dobra, Wellington przeżył. Czyli będzie się na niego rzucał. Dobra, teraz trochę zwolnił. Champion of War. O fuck. No chodź tutaj. Tylko to jest Champion of War, nie? Czyli to nie jest ten taki zwykły gracz w miarę. Dobra. Dobra, już nie ma szans. Asysta. Pięknie. I jeszcze w niego wyprujemy. Dobra, pięknie. Już mu oderwaliśmy skrzydło. Dobra, przeładujemy sobie KM-y. Jak tam żyje? Ten nasz samolot, o fuck, nie żyje. Dobra, zdjął mu skrzydło. Kurna, no zniszczył nam chyba ze dwa bombowce. Dymyt. Dobra. Zmniejszamy pułap. No tam tego do. 217. O, biedny on. Chociaż pewnie wie, co się za chwilę będzie szponciło. Ale nawet nie zdąży zareagować. O fuck, kurde. Miała pójść piękna seria po silnikach, ale coś nie wyszło. Kurde, no za szybko lecimy. Dobra, asysta. Zdjęty. Co tam jeszcze? A, tamten jeszcze próbuje strzelać. Jezu. Biedny. Pomożemy naszemu tutaj. Widzę, że kurde, naszemu już siedzi na ogonie. P47. Dobra, chodź tutaj. Chodź tutaj. Nie uciekniesz. No, rozbij się. O fuck. Nasz mocno się w nas nie rozbił. Dobra, dawaj go tutaj, kurde. Dobra, dostał ładnie. Dobra, był sekundowy lag, dobra, jego już zostawiamy. Bo się już rozbije. Pięknie. Tam są wrogie statki, ale my się nimi nie będziemy na razie zmywać. Ja się wyrzucać na myśliwce. Dobra, asysta. No kurde, no co chwilę tylko te asysty mi wchodzą. Dobra, samolot zniszczony w końcu. Dobra. Ten dostał. A niech walnie o ziemię. Jeszcze. Dobra, nam siedzą na ogonie, czy mi się wydaje? Nie. O fuck, siedzą nam na ogonie. Ale jaki lamus. Wyprzedził nas. O fuck, było blisko, aby mojego wleciał. Dobra. Niech mi się tylko KM-y przeładują. O fuck, on zwalnia. Jezu, co się tutaj dzieje? Dobra, asysta. Jakiś nasz się w niego wbił. Dobra. Dobra. Ostrzelaliśmy statek. Tutaj już te statki toną. O. Ładnie obiliśmy w tej zatoczce. Dobra, lecą już tam wrogie Spitfire'y. Czyli tak trochę Liptonowo, nie? Bo strzelamy sobie jeszcze tylko tego trochę. Ten już chyba dostał. Ta, ten już tonie. Dobra. Wysokość 7 metrów, no spoko. Przeładujemy sobie. Dobra, i tak już przegraliśmy, więc. No niestety, kolejna bitwa, coś na to dobrze nie wyszło. No ale dobra. Czasami bywa lepiej, czasami bywa gorzej. Jeszcze tylko sobie ostrzelamy ten statek.
Dobra. W ogóle to napiszcie w komentarzach, czy wolicie takie jedną bitwę na odcinek, taki 10-minutowy odcinek, czy no, fakt dużo asyst mi teraz weszło. Nie wiem, 3 razy po 5 asyst. Nie, czekaj, co? Nie, asysty 5 łącznie, albo 2 ze strzelenia. Mogło być lepiej mimo wszystko. Do hangaru. Przez co sobie tak załogę ogarniemy. To też nie mam co. Dobra, wiecie co, damy mu. Czy nie, dobra. Te. Zatwierdź. Dobra. Kurde, tego tajfuna teraz chcę sobie jakoś, wiecie, trochę kurde ulepszać. Albo kurde, przydałoby mu się podtrzymać jakieś bombki, nie? Amunicję smugową bym mu załadował, bo na razie tym się za bardzo nie da latać, nie? Ale dobra. Kurde. Nieczuszkami bym se kurde polatał, bo dopiero co tego sobie Junkersa wbiłem, bo widzicie, w Niemcach jeszcze za dużo nie grałem. Czyli no, jeżeli chodzi o lotnictwo, Heinkelem bym też se polatał. Ale dobra, to wszystko w następnym odcinku. W ogóle piszcie, czy chcecie, żebym raczej latał Dojczami, czy Anglikami, czy może Amerykanami, chociaż Amerykanami, no to widzicie, tam, takie tam, ledwo co zrobiłem. Ale dobra, słuchajcie, jeżeli odcinek wam się podobał, to subskrybujcie, lajkujcie, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!